Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie, jest dzisiaj ze mną Davik i Neon. Dobry. Siemaneczko, policjant wita wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie chłopaki, dzisiaj biorę was na wyprawę. Jaką wyprawę? Wyprawa w nieznane. Musimy, bo ja tak. Tutaj mam dużo rzeczy, a no nie. Weź, stary. Mam już dość tych nielegalnych biznesów, znaczy nie rezygnujemy z nich, ale koniec ganiania się, musimy spędzić jakąś podróż razem, musimy wybrać się na wycieczkę wspólnie. Więc weźcie itemy jakieś, ja za nim polecimy. Ja nie idę, bo on mnie tutaj oszukał kilka razy. Nie oszuka cię, teraz cię nie oszuka. Teraz cię nie oszuka. Dobra, słuchajcie, na samym początek zostawcie oczywiście subskrypcję i lajka dla krówki i napiszcie w komentarzu krówka i przypnę wam serduszko, no i super. Słuchajcie chłopaki, znaczy jesteście gotowi? No, jasne, że tak, no, jest. No, prowadź. Dobrze, prowadź. Dobrze. Ja przygotowałem 3 łódki koło starego Palionowa, więc tam musimy się wybrać teraz na piechotę. Ej, ale tu masz fajny staw. To się da łowić, te ryby? Ale ryby. No, ale nie łów ich, bo... Ała! Biją co mnie! Jest? Ryby bije, cię biją? To są, tak, bo one są te, trujące. Dobra, chłopaki, w Palionowie... W starym Palionowie jest tutaj specjalna rzecz, którą przygotowałem dla was i znaczy dla nas wszystkich, są to łódki. Tutaj trzeba pójść, tu na lewo. Tu mamy łódeczki, którymi się wybierzemy w podróż. Każdy ma swoją łódkę, nie nazwałem ich, więc obojętnie kto do której wsiądzie. I płyniemy przed siebie tym otoż tutaj kanałem. To jest wielka podróż, którą ale musimy odbyć. Celu? W jakimś celu? Nie, po prostu, może coś znajdziemy, może nie, zobaczymy. Ale romantycznie, chłopaki. Po prostu uznałem, że musimy się wybrać na taką podróż wspólną. O, tego nie przewidziałem, widzicie? Ktoś to zrobił. Trzeba to rozkopać. O, dobra. No nie myśl... A, zniszczyliście mi, chłopaki. Dobra. To policjant. Jak no tak, to też ja? Się domyślam właśnie, że to był on. Ja po prostu zobaczyłem, że ta jakby... Ta rzeka jest taka bardzo, bardzo długa, więc po prostu uznałem, że nie ma to tamto, trzeba się nią przepłynąć, żeby zobaczyć, co jest na końcu tej przecudownej rzeki. A widzicie, no jest mega długa i w sumie to można by było zrobić jakieś wyścigi też wodne na tym. Patrzcie, jakiego drifta zrobię. Dobra, chłopaki, bo jesteście w tyle. Co jest z wami? No bo tutaj się obija. Ale ta rzeczka jest mega fajna. Fajna, taka kręta, taka... przyjemnie się płynie, taka, no... Sikala o, tu jest ciężko przepłynąć. O nie! Daremu, co jest za... Czekaj, bo zablokował. Ej, bo tu nie ma da się przejść. No nic, znowu, dobra, okej. Jesteście źli. Ale to nie ja, przecież nic nie zrobiłem. Jak to no nie? Ale to ktoś mnie rozwalił. Policjant. Bo się ej, co to jest tutaj na końcu? Czekajcie. Kwiatki jakieś. A nie, to są to po prostu kwiatki niebieskie, ale to. Nie, dziwne, nie widziałem takich jeszcze. O, tu jest koniec! Tu jest koniec! Dobra, to schodzimy z łódek i bierzemy i idziemy na piechotę teraz. Może tam gdzieś dalej będzie kontynuacja. Weźcie sobie łódki, bo to dobra. Się może wam przydać. I lecimy tutaj na drugą stronę. Ale mam pytanie, po co tutaj zawędrowaliśmy? Co to jest? Co to jest? Domek. Jakiś budynek taki na wodzie. Domek. A którędy się to wchodzi? Ej, tam jest... Co to jest na dole? Kot, tu jest tam kot jest. Uwięziony! Kot! Wolnijcie kotka, a on jest czarny. Dlaczego nie jest czarny? To pech. Nie wiem. No, to nie może... On nawet nie umie chyba pływać, czekajcie. Więc... Miau. Cześć, kotek. Nie nazywa się nijak. Dobra, zostań. Ja! Samobójca, jak on uciekł szybko. Boże, gdzie on jest? Pa jak on pływa, dobra, koty umieją pływać. Dobra, czekajcie, bo tutaj trzeba jakoś wyjść. Hop! A, dobra, zbudowałeś tu. Łok! O nie, tu jest... Co jest? Ej, to jest... Kocioł? Czyli to może być... Co to może być? To może być domek od wiedźmy, tak jakby, tylko nie jest napełniony wodą, przydałoby się go napełnić wodą. A tu... Co to jest? Jaki magazyn wielki, chłopak! Co jest grane? Ty wiedźma tu jest na dole! Weźcie ją! A ty, rzuca! Dobra, zabiję ją, na 3 hity, nie miała żadnych szans ze mną. David, trzymasz się? Ła, bije mnie coś. O nie. Ej, tu jest jeszcze jedna, pomóżcie! Co jest? One się tu respią same! Tu ataku? Ja nie mogę, dobra, na szczęście jesteśmy zbyt potężni na nie. Skrzynki, puste, a nie, jest wagonik jakiś, dobra, biorę. Ale zobacz. Diamenty! 13 diamentów było! Jest złoto, 10 złota! Co ej, tu jest? Są w losowych miejscach jakieś diamenty! Trzeba przeszukać. A tu jest jakieś półpłytki. Tak, nie. I tu miejsce jest niesamowite, chłopaki. Co to jest w ogóle? Tu są też jakieś przedmioty, ale. W imieniu prawa tego. Zamykam to miejsce. O, złoto jest znowu. Rekwirujesz te skarby. Rekwiruję. Nie, nie, chcę tu przeszukać, bo znowu złoto i na górze też złoto, dobra.
tu diaksy jakieś. Też masz tutaj diaksy z drugiej strony. I wagonik nawet jest, ty, wagonik. Ja nie mogę, ej, ale dobre to jest. Tylko ciężko się to zabiera z tego. No, mega ciężko. Wiele by tutaj łatwiło, diamenty jakby, też. Wiesz. Weźcie, wyciągnijcie z tych skrzynek i zobaczymy, ile tego mamy oficjalnie na koniec. Tam jest złoto u góry. Już, tu już przejrzałem ja wszystko. Ja zostawiam dla ciebie, no bo ty masz odcineczek, więc nie chciałem tutaj, wiesz. Cyk, mam złoto. Dobra, to wiesz tu wszystko. O, tu są wagonik. Diamenty. Wagonik. Tu nic nie ma. O, tu są diamenty. Wow, ale będziemy teraz bogaci. To jest niesamowite. I tu, ja ten jestem środkom... bogaty po waszych licytacjach. To jest racja, zapraszam bardzo serdecznie do chłopaków na kanał, ponieważ tam jest... O, wyrzuciłem diamenty. Tak na samej górze, sprawdź tą skrzynkę na samej górze, bo ja jeszcze jej nie zdążyłem. Tu na środku, na samej górze, no. Co tak stoisz? Klapnij sobie coś. Nie. O, ale nie mam na czym postawić tego. Masz. Spadłem z samej góry, chłopaki. Co tam? Licytacja teraz tych skrzynek. Dobra. Tutaj? Słuchajcie, możecie się licytować o mojego piątego slota. Dobra, skrzynka. Nie, musicie diamentami, więc cena wyławcza jeden diament. Trzy. Dobra, 16. Po raz pierwszy. 16? Masz tyle? Dobra. 32. Po raz pierwszy. Ile? 32. 64? 64 masz? O, ja nie mogę. Dobra, 67. Nie, lepiej nie dawajcie więcej, chłopaki. Bo to chodzi tylko o skrzynkę. No to ty za 64 kupiesz. Dobra, no oddaję. Aha, to skrzynka tylko. Nie, no żartuję, jeszcze ci dam w takim razie coś, żeby nie było. Nie, no straciłem. O, łopatę dostałem właśnie, tego mi trzeba było, bo nie miałem zenchantowanej. Dobra, fajnie. Straciłem wszystkie diamenty, ale ostatnio na licytacji się też mega wzbogaciłem. Nie, ja nie potrzebuję tych wszystkich rzeczy. Dobra, no to jednak odzyskałem i mam łopatę jeszcze dodatkowo. Ja nie mogę, chłopaki, co to było? O nie, znowu spadłem. Taki magazyn, i tu będzie trzeba coś wykorzystać. Tam w ogóle biblioteczki są po drugiej stronie, tam nie byłem. Ale jazda. No ale tam w sumie chyba nic takiego. Ale to nie zła wyprawa, powiem wam, chłopaki, nie zła wyprawa. No ale ja nie wiem, co to jest w ogóle, skąd się to tutaj wzięło. Nie wiem właśnie. Czekaj, bo tutaj. Taka smaczna, mniam, mniam. Trzeba to naprawić. Pyszna. Naprawię to, żeby to było tak, jak było wcześniej. Chłopaki, znalazłem zupkę chińską. Co ty gadasz? Chińską w Minecrafcie? Czekajcie na mnie, chłopaki! Chłopaki, czekajcie na mnie! A ja znalazłem... A już myśleliście, że jest taki itemer w Minecraft. A no, ale przez chwilę miałem takie coś, że jakiegoś grzyba znalazłeś takiego żółtego. Musiałbym o nie, jest noc, dobra, czekajcie, trzeba... Co, gdzie teraz? W sumie, moglibyśmy płynąć dalej tam gdzieś w nieznane. Ja bym w sumie poszedł tam, popłynął na tam był ocean jakby, o! A, kurczę, szkielet do mnie strzela. Możemy, niedobry. Możemy. Obronię cię! Może znajdziemy jakiś statek czy coś. Dobra. O, i statek tu jest, ale jazda, dobra. Ja. Co? No! Gdzie jest statek? Opuszczony statek, taki rozbity. Co? To jest niesamowite. Ja nie mogę, ale wyprawa fajna. Coś w nim jest. No na pewno coś będzie, będzie skarb pewnie, więc będziemy mogli znaleźć skarb na... Aha, bo to jest tuż obok tego, w sumie z drugiej strony, czy też tego nie zauważyliśmy. No, faktycznie. Ale bliziutko, no. Dobra. Co tu się dzieje w ogóle dzisiaj? Co my tu mamy? Ty masz odcinek, skarb. Ale to jest przeszukane chyba. Tak? A tam skrzynka pusta była? Tak. O nie, to smutek. Poczekajcie, płyniemy dalej, może będzie gdzieś dalej jakiś statek jeszcze. Ktoś wsiadam w łódkę. O, jest tam statek, ty, ale jazda! Jak to jest dziwne. I co jest? No nie wiem, ale tam dalej jest statek następny. To można go przeszukać co też. Co chodzi? Wow. Mam nadzieję, że w nim nikt nie był, bo jak ktoś w nim był, to dramat. A ja chcę znaleźć coś. Siebie to już ktoś mógł być tutaj. No mógł być, ale może zobaczył jeden i osiadł. Bądźmy dobre myśli, chłopaki, nikogo tu nie było. Właśnie. No. O nie, chyba tu był ktoś. Był tu ktoś, o nie. Kto? Wskażcie mi go. Chyba nawet ja. O nie! Ej, ale tu jest, nikt nie był, tej skrzynki nikt nie zabrał. Dobra, to otworzyłem. Wiecie, z czym mi się to miejsce kojarzy? Marchewki jakieś i tak dalej. To miejsce wygląda jak miejsce, w którym ja się znalazłem z Palionem. Właśnie! David. To jest to miejsce! To nie jest to, gdzie ja na chwilę wyszedłem, ej tak! To jest na 100%! Ty tutaj, my się znaleźliśmy! Ej, jaja! No! To jest ten mój statek, który miałem na chwilę i tutaj mieszkałem. Ale jazda. To wyglądał totalnie inaczej. Ale sentymentalnie. Ja dobra, nie to czekajcie. Ja płynę do Palionowa na stówę. Płynę dalej, płynę dalej. Może znajdziemy jeszcze jakiś statek, bo fajnie by było. Bo chcę znaleźć skarb tajny. O, a tu jest w ogóle co to jest? Świeci się coś. No, lampa. Lampa, jasność, nie ma już jasności.
jedwabny dotyk masz? A to bez jedwabnego dotyku się nie da? To nieźle, a ty masz jedwabny dotyk? Nie mam. No to niezły jesteś. O. Niestety. Ten na elitrze co popyla. To wsiadaj do któregoś z nas. Bo właśnie mi się, o, docieram. O, dobra. O, ale ci siadłem. Ale przygoda. Dobra, teraz znajdziemy jakiś statek. Tu gdzieś powinien być znowu. Płyniemy. Pod wodą też patrzcie, bo one mogą być tak zanurzone. Mogą, to prawda, właśnie też. Aleśmy sobie wybrali akurat noc. No, masakra, najgorzej. Ale gdzieś powinien być, gdzieś powinien być. Oczywiście, słuchajcie, zostawiajcie łapki w górę, jeżeli wam się takie... Ty, coś tu zginęło! Jakaś pszczoła, czy co to było? Jeżeli wam się odcinki podobają, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę. Ej, tam coś było po prawej stronie, ale to raczej nie był statek. Wyspa. Ej, jakie tu jest w ogóle ładne miejsce! Ej, no, ej, patrz jak to lewituje! Ja nie mogę! Jak to pięknie wygląda. Wygląda! Jakby tutaj zbudować taki wielki port? Ej, to by było super. No, tutaj by było super coś wybudować nowego. I takie tylko, wiesz, to jest drugie palionowo, czy coś. No daleko, ale to można by było stworzyć na przykład jakąś inną wioskę tutaj. Na przykład nie, stworzyć Szczypsonowice. O! O nie, nie! A dobra, zgasłem od razu, bo w wodzie jesteśmy. Chciałem nam tak oświetlać drogę. To nieźle, ty bądź naszą gwiazdą betlejemską, no. O nie, znowu! Ty, zabójco! O nie, siedzę z tyłu. No, dobra, ja chcę tego. Wyprzedziłem was, lamusy! O nie, Davik! Tak. Obróć się bokiem, może. Musimy go z salwem upuścić. Patrz jak ja robię drifta, patrz, drift! To a, nie bo za bardzo, bo nie mogę tak. Wyżej. No, tylko, że mi się przesuwa sam bóg. Ała! Dlaczego? Bo to jest jak ciężkie, stary, nie da się strzelać praktycznie z łódki. Bijecie mnie. Dobra, znowu, dobra. Czekaj, nie. czekaj, musiałem wysiąść na chwilę. A, już uciekł. Dobra, ho, szybko. Uciekamy. Gdzie on uciekł? Dobra, doganiamy go normalnie. Nie, dobra, chyba nie znajdziemy tak statku. Co tu jest? I on tędy uciekał? Jak wyjechał? Za zakrętu. Ej, ale fajne to jest miejsce. Ja bym tu ogólnie zbudował coś. To by było dobre. Tak, rozszerzyć to wszystko. Dobra, wracamy na chatę, chłopaki. Tutaj już Szybko w bok! No nie, ale... O, to jest rajco! Masz cela jak baba z wesela. No nie, bo serio... O, tak, dobrze! Statek! Dostałem. Znaczy statek, łódkę mu zniszczyłeś. Wiesz, że z tej łódki się totalnie nie da? Abordaż! No. Podaj się albo zginiesz! Podaj się, ale nie mam miecza przecież w ręce nawet. Nie mam. Ła! Nie biję mój... Ten łuk jest tak zbugowany na tej łódce. Dlaczego nie mogę mocno? Dobra, wracamy na domy. Wracamy na domy już. A wiesz, którędy? Tędy? Nie mam pojęcia. Ale strzelam, że tędy. Może tu dopłyniemy do tej ścieżki, do której płynęliśmy na początku. My tędy nie płynęliśmy? Chyba. Właśnie? Nie. Ła! Nie! No nie, znowu. Rozwal. Ale serio. No. Jak wszyscy jeden blok nawalają. Dobra, udało się. Abordaż. Przejęcie statku. Atak. Piraci. Ej, to jest w ogóle fajne miejsce na Piraci spalionowa. O jeny. Giniecie, albo się poddajecie. Strzela ktoś z łuku. No neon. Nie, on. A nie, bo tam był jeszcze był ten. Szkielet, no. No dobra, trzeba chyba wziąć łódkę pod pachę. Albo zostawmy je w sumie. Może tu kiedyś po nie wrócimy jeszcze. Tam 6 drewna, szanuję. Dobra, chłopaki, nie wiem jak do domu. Będziemy wracać teraz przez kilka dni. Ja kończę odcinek w tym miejscu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Znaleźliśmy domek wiedźmy i znaleźliśmy dwa statki, które były niestety opróżnione przez Dave'a. Bo Dave tutaj biegał i wszędzie poznajdował, co miał znaleźć. Ej, bo cię szkielet bije. Dobra, ej, kota znalazłem. Garfield tu jest, chłopaki. Ucieka mi. No. Dobra, nieważne. Widzimy się na następnym... O, tam jest czarny kot. Jeny, ile tu jest kotów teraz. Trzymajcie się, do jutra na 19.19. Widzimy się oczywiście każdego dnia. No i trzymajcie się, na razie. Pa, pa.